Drodzy, dziś pragnę poruszyć niezwykle interesujący, ważny temat. Rzecz, która określa nam tak naprawdę wszystko. Zakres, formę, całokształt karate. Mianowicie chciałbym pomówić o technice. Od dziecka trenuję Shotokan Karate. Obecnie jest to w nurcie, w organizacji Japan Karate Association. JKA wybrałem świadomie, mimo że to nie była moja macierzysta organizacja, bo uważam, że oferuje najlepszy system szkolenia, czyli tu cieszy się najlepszą techniką. I nie tylko zresztą z tego powodu, o tym też nagrałem osobny film pod tytułem Dlaczego wybrałem JKA Karate? Odsyłam, zapraszam do niego. A dzisiaj skupmy się na technice. Co wyróżnia to japońskie karate? Dlaczego uważam i tak fascynuje mnie to uprawianie karate w nurcie JKA? Jest ku temu kilka przesłanek. Przede wszystkim program szkoleniowy, czyli to, na co kładą nacisk japońscy instruktorzy, to jak nauczają. I tutaj jest kilka zasad. Między innymi bardzo ważne jest to, aby wiedzieć, aby określić, jak dana technika ma wyglądać, jej kształt, jej forma, zakres ruchu. Coś, co wydaje się chyba banalne i powinno być rzeczywiste zawsze i wszędzie, żebyśmy wiedzieli, jak dana technika ma wyglądać, ale uwierzcie mi, albo sami może doskonale to wiecie, nie wszędzie to tak wygląda. Czasami te techniki są gdzieś uczone po macoszemu, no jakieś tam agę, łukę, jakoś tam, soto, łukę, jakoś tam. W JKA nie, jest wszystko precyzyjnie opracowane, precyzyjnie nauczane i co równie ważne, egzekwowane, bo jeżeli nie będzie to egzekwowane, no to widzimy to, co widzimy, to, co się często dzieje. Gdzieś dzieciaki na egzaminach skracają te pozycje, skracają te techniki i zamiast pełne gedambarae, to są techniki gdzieś takie robione w niepełnym zakresie ruchu, bo nie ma tej egzekucji, nie ma tego, jest taka pobłażliwość na wykonywanie niezdarne, niepełne, albo, co też się często zdarza, goni się za mocą, za jakimś mitycznym kime, temat ten jeszcze tutaj poruszę, nad szybkością, de facto no, niwelując te podstawowe techniki i to wtedy nie wygląda to już tak dobrze, nie wygląda to, nie jest to tak spektakularne. Ja jeszcze, taka dygresja, sięgam pamięcią do czasów, kiedy zaczynałem trenować karate, poświęcałem temu dużo energii, dużo zaangażowania, jednak czułem, że nie do końca to jest to. Notabene, jak zdałem na czarny pas, to mój pierwszy czarny pas, który sobie kupiłem, był z logo JKA. Takie wyprzedzenie trochę przyszłości i gdzieś to później odnalazło tu swój wydźwięk w tym, że teraz jestem w tej organizacji. Ale już wracając do sedna sprawy, technika jest niezmiernie ważna. Patrząc na japońskich instruktorów kiedyś, tak, jak już pojawił się internet, można było, tak, jestem tak stary, że pamiętam erę przed internetem i kiedy można było to skonfrontować, to co my robimy, przecież wkładaliśmy to w mnóstwo energii, mnóstwo wysiłków, to żeby nasze karate było jak najlepsze, to jednak nie wyglądało to tak, jak w wykonaniu japońskich mistrzów. No i nie dało się tego wytłumaczyć tym, że trenujemy za słabo, po prostu oni trenowali inaczej. Czyli pierwszy temat, to już Wam objaśniłem, polega to na precyzyjnym wykonywaniu techniki. Drugi przykład, shuto-uke. Zaczyna się z wysokości ucha i to jest ruch taki opadający, aż dłoń będzie, palce dłoni na wysokości barku. Ruch opadający, odległość między żebrami a łokciem około pięści. I to wszystko jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, bardzo skrupulatnie, bardzo dobrze opisane i egzekwowane. Kolejną bardzo ważną sprawą jest to, żeby początkujących nie nauczać kime. Coś takiego jak kime to jest dla zaawansowanych, to jest sama kropka nad i. Jeżeli mówimy młodym adeptom sztuk walki, w sensie początkującym, że mają robić kime, to jest droga donikąd. To jest naprawdę ślepa uliczka i to nie przyniesie dobrego efektu, bo każdy trener wie, że żeby wypracować pewne wzorce, to musi to być swoboda wykonywania ruchu, pewnego rodzaju luz. Jest takie pojęcie ekonomiki ruchu, że ta ekonomika ruchu nabiera się poprzez praktykę. Jeżeli my mówimy kime, to naprawdę to jest duży błąd szkoleniowy, którego ja też nie byłem
od którego ja też nie byłem wolny, bo pamiętam, że kiedyś tak się trenowało i też to tego uczyłem moich zawodników. No i później nie było, później te techniki wyglądały tak, jak wyglądały, były poskracane, brakowało tego zakresu, brakowało tej finezji, to co możemy właśnie obserwować u japońskich instruktorów, ale nie tylko japońskich, bo również my w Europie potrafimy trenować piękne karate w tym takim japońskim, z taką japońską, z japońskim sznytem. Czyli precyzja, czyli luz, czyli ekonomika ruchu, czyli szukanie tych najlepszych wzorców ruchu. Później to się przekłada na to, że ta praktyka staje się taka swobodna. Mamy dużo radości, dużo frajdy z tego odnajdywania z tych poszczególnych elementów. Mówiłem o technikach ręcznych, to samo się tyczy technik nożnych, a może nawet jeszcze bardziej. Nawet w naszym środowisku JKA karate, my tu w Europie mówimy, że w Europie właśnie karate to my robimy rękoma, a Japończycy robią karate nogami. I to naprawdę tak funkcjonuje. Trzy razy byłem w Japonii na szkoleniach, na stażach. Miałem też ogromny zaszczyt, honor, wręcz to było moje spełnienie moich marzeń, uczestniczyć w szkoleniach na szkoleniach, po prostu normalnych treningach na Tokushoku University i Komazawa University. Były to kluby akademickie, gdzie młodzi ludzie codziennie trenują. No i na tych treningach 90% uwagi i pracy to była poświęcana na właśnie pracę nóg. Także to jest niezwykle ważne. Kolejny przykład. Kokutsudachi, zenkutsudachi, tak? Zenkutsudachi. Co znaczy zenkutsudachi? To znaczy pozycja na nogę wykroczną. I teraz jeżeli ktoś naucza zenkutsudachi, mówi, no stójcie 50 na 50, no to już nie jest zenkutsudachi. Analogicznie kokutsudachi, to znaczy pozycja tylna, pozycja nogi zakrocznej. I tak samo, jeżeli ktoś mówi, no stań w kokutsudachi 50 na 50, no to mówi się jedno, a każesz robić drugie, tak? Wygooglujcie sobie, co dosłownie znaczy pozycja, czy to zenkutsudachi, czy kokutsudachi. No i ten język ma znaczenie. Teraz też powie, o to nieważne, bo jak tam Japończycy i tak dalej. To jest niezmiernie ważne, bo albo trenujemy karate po prostu, ono jest japońskie i taki musi pozostać, albo wymyślamy jakąś sobie inną sztukę walki. Oczywiście można się ze mną nie zgadzać, ja zapraszam Was do komentowania. Podzielcie się swoimi przemyśleniami, ale też z drugiej strony przede wszystkim zapraszam do praktyki, do poszukiwania tego, bo to jest piękny świat karate. I ja wiem, że ktoś, kto trenuje 20-30 lat, może sobie pomyśleć, że już lepszy nie będzie, że już niczego się nie nauczy, że karate nie daje takiej frajdy, ale właśnie, jeżeli wejdziemy w taki sposób, z taką myślą będziemy praktykować, no to naprawdę to zaczyna być fascynujące, bo widzimy, że możemy się mimo tych upływu lat ciągle rozwijać, ciągle się doskonalić. To nie jest tylko pustosłowie, ale coś wspaniałego, co naprawdę ma miejsce. Poza tym obcować z tą japońską kulturą to też jest niezwykle atrakcyjne. Serdecznie Was pozdrawiam. Jeszcze tylko dodam, że w tym roku, w końcówce września, ostatni weekend września, przyjadą do nas sensei Naka i sensei Kurihara. Absolutne top budo karate, sensei Naka, sensei Kurihara. Techniczne niuanse, więc to będzie świetna okazja, żeby popraktykować najlepsze karate. Serdecznie Was zapraszam. Nisko się kłaniam. Os i arigato gozaimasu.